kiedyś był chujowy, każdy kiedyś zrobił błąd. Każdy kiedyś był młody, każdy rzucił hobby w kąt. Każdy wrócił do czegoś, każdy wrócił do kogoś. Niektórzy żyją w pierwszej osobie, inni z drugą osobą. Mój pierwszy raz to był epic fail. Mój setny raz to jebany majstersztyk, wiem. Mój pierwszy track był kiepski, także nie mam słów. Ale kilkanaście lat, parę płyt sprawiły, że lecę jak król. Byłem bez talenciem, dziś zamieniam pętę na klapy i struny. I nie jestem MC, nie piszę wersów, lecz partytury. Jestem instrumentem, kiedyś w ręce ledwo trzymałem pióro. Dziś mój wokal track nie jest śmietnikiem, lecz kapurą. Jak to jest? Wszystko mieć, skoro wciąż nie dajesz sobie szans. Nie pytaj mnie, czy to ma sens. Zapytaj siebie sam, jak bardzo chcesz. Jak nie spróbujesz, to nie dowiesz się. Lepiej ogarnij i naucz się chcieć. Nie wszystko da się kupić, ale wszystkiego da się nauczyć. Do czegokolwiek, co chciałbyś umieć, są tutoriale na YouTube. JS nawyk mi narzucił, że najpierw robisz research, potem mówisz coś. Dlatego kiedy ktoś mnie pyta o coś, to odpowiadam Google.com. I tam wszystko jest, masz tą wiedzą milion miejsc. Ile to roboty, mordo, starczy tylko kliknąć tekst. A jeżeli wolisz analog, to znajdziesz tam ludzi, co się na tym znają. Próbowanie rąk nie brudzi, w najgorszym wypadku zostanie tak samo. Ty mi nie pierdol, że się nie nadajesz. Prawie dwie dekady rzeźbię w gównie i mimo, że więcej wiem niż kiedyś, jest mi kurwa jeszcze trudniej. Nieraz się pewnie wkurwię. Ty byś przestał, twoja sprawa. Mnie rodzice nauczyli, że jak coś kochasz, to naprawiasz. Freestyle mi pomógł trochę, metal mi pomógł trochę. Dziś prędzej niż na WBW pójdę na karaoke. A ty coś pierdolisz, że się boisz, że nie wiesz, czy podołasz. Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Pomóc ci, ale nie mam na to szans. Ty wiesz lepiej, więc mi powiedz, czemu koniec końców laury zgarniam ja. Mówisz, że idziesz po swoje, ja inny obraz mam. Jeżeli to jest twój moment, dlaczego pytasz mnie? A może sam?